Siema, byczki. W tym poradniku pokażę wam, gdzie znaleźć śrubki, które są sensem tego Fallouta. Film jest odpowiedzią na hashtag daj śrubkę. Oczywiście żartuję, zapraszam do oglądania. Pierwszą lokalizacją jest warsztat Abandoned Bog Town. Na warsztaty nie możemy się teleportować, więc teleportujemy się na pylon V13. Z pylonu przechodzimy do głównego budynku w warsztacie, wchodzimy na samą górę i schodzimy na piętro biurowe. Tam zbieramy maszyny do pisania, wentylatory oraz kilka starych globusów. Po zebraniu piętra biurowego przechodzimy na drugą stronę ulicy, na posterunek policji i tam zabieramy ze sobą kajdanki. Następną lokacją jest National Radio Astronomy Research Center. Zbieramy znane nam już dobrze wiatraki, maszyny do pisania oraz antyczne globusy. Nasze śmieci są niestety rozsiane po całej lokalizacji, więc trzeba trochę poszukać. Trzecią lokalizacją jest Sugar Grove. Na wejściu mamy kilka wiatraków oraz antyczny globus. W środku budynku powitają nas dwa kanistry, które zabieramy oraz przechodzimy do zbierania wiatraków. Jest jeszcze jeden sposób na zdobycie starożytnych śrubek, czyli zabijanie Wendigo oraz leniwcoidów. Dwa leniwcoidy goszczą przy moim kampie obok Harper's Fair. Możemy je też znaleźć koło rozbitego samolotu na Bagnowie. Wendigo możemy znaleźć w jaskini Wendigo oraz w klubie golfowym White Springs. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że śrubek wam nigdy nie zabraknie. Wejdźcie na stronę fet76.info, Discorda oraz zostawcie suba. Niech śrubka będzie z wami. Na razie.